Zbliża się czwarta rocznica śmierci polskiej siatkarki Agaty Mróz, która nie jeden raz poczuła smak zwycięstwa na boisku, ale niestety przegrała w walce z chorobą. Dzisiaj gościmy na premierze filmu Nadżycie, który jest poświęcony ostatnim chwilom życia Agaty. Film Nadżycie jest debiutem dla młodej reżyserki Anny Plutecki-Mesjasz. Autorka przyznaje, że temat, który zdecydowała się poruszyć, od dawna ją interesował. Ja oczywiście bardzo dużo czytałam, bardzo dużo czasu poświęciłam na research, zaczynając pracę nad tym filmem. Natomiast w pewnym momencie ja się od tego musiałam oderwać, dlatego że to nie jest film biograficzny. Nie zależało mi na tym, żeby pokazywać historię życia Agaty jeden do jednego. Tutaj tak naprawdę to, na czym mi najbardziej zależało, to to, żeby pokazać wybory Agaty, te emocje, które towarzyszyły każdej jej decyzji. Bo tak naprawdę te decyzje były najtrudniejszymi w jej życiu. Rolę Agaty w filmie zagrała Olga Bołądź. Producenci filmu stwierdzili, że nie powinna ona starać się być taka sama jak autentyczna Agata Mróz, ale zagrać kobietę, która zmagając się z rakiem, nadżycie chce urodzić dziecko. Starałam się jak najmniej myśleć o tym, ale jednak to cały czas było w mojej głowie, że ja opowiadam historię czyjegoś życia, walki o to życie. I bardzo jestem ciekawa, jak zareagował na ten film pan Jacek Olszewski i najbliżsi Agaty przyjaciele. Mam taką cichą nadzieję, że przyjęli ten film dobrze. Michał Żebrowski wcielił się w rolę Jacka Olszewskiego, męża zmarłej siatkarki. Odnoszę wrażenie, że tu nie chodziło o to, aby parodiować Jacka albo odgrywać go, czy jakoś naśladować swoim tak zwanym aktorstwem, to samo w przypadku Olgi Bołądź i Agaty, tylko żeby zagrać osobiście stosunek do tej historii, którą wszyscy pamiętamy i świeżo jest w naszej pamięci, żeby zagrać osobiście, prawdziwie, po to, żeby tym bardziej widzowie uwierzyli, że tak było naprawdę między Jackiem i Agatą. Jacek Olszewski starał się, oglądając Nadżycie, postrzegać obraz jako zwykły film fabularny ze zmyślonymi bohaterami. Znajomi mówili, że podobne są mimika do mnie, nawet tak z wizerunku w miarę podobny, ale no ja nie wiem, ja nie widziałem takiego dużego podobieństwa. Znaczy nie, może jak siedziałem i przyglądałem się, to rzeczywiście w miarę podobny jest, ale Michał gra zupełnie innego Jacka niż ja jestem. Film nie daje wrażenia wielkiego widowiska. Autor zdjęć powiedział nam dlaczego. Film generalnie przeznaczony był do telewizji. Później w późniejszej dystrybucji jednak zdecydowano, że będzie w kinie, więc niektórych rzeczy może brakować, jak to w filmie kinowym, typu jakiegoś tam większego oddechu, szerszych planów. Ale myślę, że historia i tak obroni się sama, że tak powiem.